Posłuchamy jeszcze, co na ten temat sądziła, bo to kiedyś była ta wypowiedź, Róża Maria Barbara Gryfin von Thunen-Hohenstein. No to ta wypowiedź. To jest stan totalnie nienormalny, żeby obywatele, już nawet nie mówię, że politycy, ale obywatele jakiegoś kraju kontestowali demokratycznie wybrane władze i instytucje demokratycznie powołane do istnienia we własnym kraju, a w dodatku robili to na arenie międzynarodowej. To jest, proszę Państwa, to są słowa europosłanki. No, zaskoczone jesteście Panie, czy nie? Zapominam, tak. Widzę, że trochę tak. Tak, bo jest to rzeczywiście zaskakujące. No, ogólnie rzecz ujmując, reprezentanci naszego kraju, Polski, w Europarlamencie nie winni szkodzić Polsce na międzynarodowej arenie. To jest jakby podstawowa zasada, zwłaszcza, że, do czego nawiązywała pani poseł, zwłaszcza, że te instytucje nie są właśnie wybierane przez obywateli. No, ale ja uważam to za coś nagannego. To znaczy wybieramy przedstawicieli do Europarlamentu, tak oczywiście, natomiast nie wybieramy, choćby nie głosujemy za tym, żeby Donald Tusk zajmował stanowisko, jakie zajmuje. Natomiast wracając też... Tam padały bardzo mocne sformułowania, to jest totalnie niedopuszczalne. Chyba mniej więcej w ten sposób zostało to sformułowane. Ja znam tą wypowiedź, więc ja nie byłam zaskoczona, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, można powiedzieć, a sprawę z sędzią Hofmańskim można skomentować, że konia kują, a żaba nogę podstawia, dlatego że no, rzeczywiście nie było zaplanowane to spotkanie w żaden sposób. Natomiast sędzia Hofmański wylewa swoje żale, ponieważ chce zainteresować opinię publiczną. Zaistnieć. I chce zaistnieć. Natomiast to, że Europa już... i przedstawiciele Unii Europejskiej widzą, że tutaj nie wskórają, ponieważ Polska bardzo mocno stoi na stanowisku i reformy przeprowadza, no to będą tego typu incydenty się zdarzały.